Rozdział drugi. W ten sposób Julian Seratowicz miał zostać członkiem gangu, który bez zmrużenia oka napada na banki, strzela, ucieka przed milicjantami, robi takie rzeczy, od których włosy jeżą się na głowie. Jemu też się jeżyły i długo rzucał się i majaczył, zanim zasnął. Zdawało mu się, że w Miami w barze Saroja zabił pewnego barmana, który nie w porę podał mu szklankę whisky and soda. Siedział wtedy z karjoką. Ona była w sukni ze złotego brokatu, a on w najmodniejszym smokingu z czarną muszką. Rozmawiali oczywiście nie o napadzie, tylko o wyścigach konnych, a barman zagapił się, nie wiedział, z kim ma do czynienia. Julek musiał go sprzątnąć, bo przy karioce inaczej nie wypadało. Potem zastanawiał się, co pomyśli o nim ojciec, kiedy z afrykańskiego wydania New Yorker dowie się o tym zdarzeniu. Za chwilę, ni stąd, ni zowąd, znaleźli się z karioką w Nowym Meksyku. Wszyscy barmani w całych Stanach wiedzieli już, że strzela, więc murzyn, który mu podawał whisky. Zbladł na jego widok i był szary, a Julek oświadczył się kariocy i powiedział, że pryska do Meksyku na helikopterze, oczywiście. Niestety helikopter wysiadł na samym środku pustyni, a on musiał wynająć mulników. I zaczął się piekielny pościg. Na szczęście, w momencie, kiedy już milicja doganiała karawanę, obudził się. Nic więc dziwnego, że gdy o dziesiątej stanął pod stuletnim kasztanem,